Prosty eksperyment. Mamy silniczek klatkowy, malutki. On wymaga 1,5 mikrofarada kondensatora według tabliczki. Tutaj gdzieś tam jest napisane. Kondensatory mają 15 mikro, jak pamiętam. Da. 5 mikro, nie 15. Konieczna. Eta 5 mikrofarada kondensatora. No i mamy woltomierz i źródło zewnętrznego, prawda, momentu obrotowego w postaci wiertarki z marketu. Ale ponieważ jak zakręcimy, to się gówno stanie. Proszę bardzo. Nic się nie dzieje. Więc doraźnie, żeby to wzbudzić, mamy zasilacz 48 V. To sobie będzie szło tutaj. I teraz uwaga. Jak damy to, coś tam za kondensator pstryknął. Coś tam się pojawiło na chwilę na voltomierzu, bo on pokazuje nam napięcie przemienne teraz, czyli przemiennego 0. I coś tam sobie płynie przez zasilacz. No i teraz. Kurczę, jakby to utrzymać. To by się przydał statyw jakiś. Dobra, powiedzmy, że wszystko, co jest najważniejsze, znajduje się w kadrze. Załączam wzbudzenie, uruchomi wiertarkę, odłączę wzbudzenie. I co się dzieje? O! I przy pewnych obrotach zdycha, ale jeszcze raz spróbujmy. No, mniej więcej na tych obrotach, które miałem na końcu, jest chyba ta granica samowzbudności przy tych kondensatorach. No, poniżej już ładnie od razu zdycha, a powyżej było widać elegancko, że utrzymuje nam, no, przy tych obrotach 100 V. Ze względu na późną porę nie będę więcej tą wiertarką hałasować. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia.